kochani, witam Was serdecznie w nowym filmie i zapraszam Was na cały tydzień pielęgnacji porannej i wieczornej. Nagrywałam dla Was codziennie przez 7 dni od poniedziałku do niedzieli codziennie swoją pielęgnację. Nie jest to jakoś specjalnie ułożone, po prostu używałam tych kosmetyków, na które miałam ochotę danego dnia, które mi się sprawdzają, niektóre się powtarzają. Wiecie, jakieś produkty do mycia twarzy, czy tonik, czy nawet kremy. Do niektórych wracam, żeby przetestować, czy mi się dalej sprawdzają. Znajdziecie tutaj najróżniejsze produkty, najróżniejsze marki kosmetyczne. I co, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Tak jak mówiłam, to nie jest jakaś zaplanowana rutyna pielęgnacyjna, to po prostu jest to, co ja danego dnia chciałam nałożyć na twarz, czego moja skóra może potrzebowała. Raz maseczka, raz coś bardziej nawilżającego, raz jakieś inne składniki, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zostawcie kciuka w górę na zachętę. No i mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba, bo już raz miał powstać, ale jakoś nie mogłam tego zmontować. Bardzo opornie to szło i wizualnie mi się po prostu nie podobały te nagrania. Także postanowiłam, że w tym tygodniu spróbuję jeszcze raz i się udało. Poniedziałek zaczynamy. Pod prysznicą myłam twarz pianką z Uzdrowisko. Teraz nakładam tonik marki Uzdrowisko i jest to tonik bezwacikowy, świetny. Naprawdę super mi się sprawdza i bardzo serdecznie Wam go polecam. Tonik się wchłania, a następnie nakładam serum z witaminą C10% Glow On z Health Labs Care. I to jest moje ulubione ostatnio serum z witaminą C. Naprawdę lekkie, super działa na moją skórę i faktycznie ją tak rozświetla. Widzę ten efekt i już mi tego produktu brakuje, bo jak nagrywam voiceover, to mi się skończył. Tutaj nakładam krem pod oczy Glow On, również z tej serii właśnie Health Labs, bardzo fajny produkt. No i na koniec nałożę krem z filtrem. Wieczorem przechodzimy do demakijażu i używam Natu Handmade mandarynkowe oczyszczenie, czyli super olejek do demakijażu. Już mi się powoli kończył, więc stwierdziłam, że do niego wrócę, bo po prostu leżał w szafce. Także zmywam cały makijaż, wycieram mokrym ręcznikiem. No i oczywiście później też ten olejek i resztki makijażu trzeba domyć, więc używam tutaj Basic Lab żel normalizujący i powiem Wam, że bardzo mi się on dobrze sprawdził. Już powoli go kończę, ale super domywa naprawdę wszystko. Następnie serum ujędrniające marki Basic Lab. Fajne, lekkie, robi to, co ma robić i naprawdę sprawia, że ta skóra jest taka jędrniejsza, elastyczna. Także jeżeli szukacie lekkiego serum, które tak właśnie uelastyczni skórę, to myślę, że się dobrze sprawdzi. Następnie krem pod oczy, to jest ten z retinalem z Basic Lab, bardzo fajny, powoli go kończę, ale super się sprawdza, także nakładam na noc. No i ostatni krok to krem ceramidowy, bogata konsystencja. Ostatnio skończyłam tą lżejszą wersję, teraz używam tej bogatej konsystencji i są one naprawdę świetne. Wtorkową pielęgnację pokazywałam Wam we vlogu, więc tutaj są takie bardziej vlogowe przebitki, ale oczywiście idzie tonik marki Uzdrowisko, a następnie krem również tej samej marki, całodniowy krem nawadniający. Z nim mam trochę taki love-hate relationships, wydaje mi się, że on mi się roluje pod makijaż, w sensie, że wiecie, jak później nakładam makijaż, to ten krem troszeczkę tak jakby schodzi czasami takimi wiórkami, więc jeszcze z nim, wiecie, się zapoznaję. Natomiast te płatki z Isany pod oczy bardzo Wam polecam, jeśli szukacie takich płatków materiałowych, świetne, zwłaszcza w podróży. No i na koniec oczywiście krem z filtrem, tu akurat Skin 79, czyli jeden z moich ulubionych, szybko się wchłania, nie bieli, nie roluje się, naprawdę genialny. Jeden z moich ulubionych, jak mówiłam. Przechodzimy do wieczornej pielęgnacji. To jest znowu olejek mandarynkowe oczyszczenie z Natu Handmade, ale tak jak mówiłam ostatnio, chcę wykończyć te produkty, które są już otwarte i stoją jakiś czas, więc najwyższa pora zużyć ten olejek. Pięknie pachnie i przynosi mnie trochę, wiecie, w taki czas świąteczny, bo pachnie mandarynkami, ale pięknie rozpuszcza właśnie cały makijaż, podkład, tusz do rzęs. Troszeczkę trzeba pomasować, ale naprawdę świetnie sobie radzi i ja też lubię ten etap pielęgnacji, właśnie demakijaż, dokładne oczyszczenie, tutaj ręczniczkiem zdejmuję cały ten brud. No i następnie myjemy twarz, oczywiście trzeba doczyścić po olejku, no i jeszcze resztkę tego makijażu i następnie nakładam maskę Sleeping Mask. Powiem Wam, że jestem pozytywnie nią zaskoczona, wróciłam po pewnym czasie i to jest hit. Nałożyłam, właśnie wracam tutaj do Was, skóra prawie wszystko wchłonęła.
i tak naprawdę nic na tej skórze praktycznie nie zostało. Była taka super rozświetlona następnego dnia. No i tutaj nakładam produkty marki Basic Lab, aktywnie stymulujący krem do twarzy i krem pod oczy z tej samej serii. Bardzo fajnie się u mnie sprawdzają i też właśnie są już na końcówce, więc stwierdziłam, że poużywam i to tyle, jeśli chodzi o pielęgnację wieczorną. W środę rano, jak widać, jeszcze byłam zaspana. Myję rano twarz, ale tylko po to, aby nałożyć za chwilę krem z filtrem, dlatego że idę na rower i chcę mieć tą ochronę przeciwsłoneczną. Nie nakładam na razie żadnych innych kroków pielęgnacji, ale jednak krem z filtrem na twarzy musi być. Później po prostu jak wskoczę pod prysznic, to jeszcze raz umyję twarz i nałożę już taką normalną pielęgnację. Także na twarz i szyję ląduje garnier, a jeśli chodzi o resztę ciała, to postanowiłam przetestować tą nowość od Basic Lab, czyli lekką emulsję ochronną. I powiem Wam, że jest lejąca, jak widać, ale jest bardzo fajna, szybko się rozprowadza, bardzo fajnie się wchłania. No i jeździłam tak właśnie tylko w staniczku, świeciło mocne słońce, a nic mnie nie spaliło, więc to chyba dobry znak. Natomiast jeśli chodzi o sam krem, no to nigdzie mi się nie rolował i mam wrażenie, że jest to lepsza formuła niż ten do twarzy, przynajmniej takie pierwsze wrażenie ja odniosłam, no i ma wszystkie te potrzebne oznaczenia, które powinny być, pomadka do ust i mogę lecieć na rower. Po powrocie oczywiście wzięłam prysznic, umyłam twarz, no i tutaj tonizuję skórę, żeby wszystko było, wiecie, na ładnej bazie. No i tutaj nakładam Bielendę, to jest takie ceramidowe serum, bardzo fajne zresztą. Jeżeli szukacie czegoś lżejszego niż krem, to to jest super opcja z ceramidami. Następnie krem pod oczy Glow On z Health Labs Care, świetny i też już mi się kończy. Także wpracowuję krem pod oczy i słuchajcie, to tyle. Nakładam krem z SPF-em przed makijażem i koniec. Wieczorem z kolei postanowiłam zrobić peeling i jest to peeling z Nakomi. Ja zazwyczaj używam peelingów enzymatycznych, ale czasami lubię też takie z drobinkami. Ten akurat ma małe te drobinki, więc akceptuję. Natomiast on naprawdę bardzo fajnie działa na mojej skórze, ładnie też pachnie, więc wykonuję peeling, następnie myję twarz. Trzeba troszeczkę go pozmywać, bo te małe drobinki trzymają się twarzy. No i później nakładam tonik i jeśli chodzi o pielęgnację, to nałożę krem za chwilę, ale będę też nakładać samoopalacz. I tutaj krem jest takim spoiwem między peelingiem, żeby ukoić trochę tą skórę, a też taką bazą przed właśnie samoopalaczem. Więc nakładam tutaj Physiogel krem intensywny, bo on właśnie jest takim fajnym plasterkiem po peelingach czy jakichś takich innych zabiegach na twarzy. Także nakładam krem z Physiogel, niech on się ładnie wchłonie i później będzie można właśnie nakładać samoopalacz. Na całe ciało nałożę Bielendę klasycznie. I o proszę bardzo, ja już wysmarowana w innej koszulce. Teraz nakładam samoopalacz na twarz i do twarzy używam kropelek opalających z Veoli Botanica. Sprawdzają się najlepiej. Nie trzeba pod nie tak naprawdę nakładać żadnej bazy, jeśli chodzi o krem, bo to serum, te kropelki są już właśnie takim fajnym serum pielęgnacyjnym z samoopalaczem, także nakładam te kropelki i to tyle, można iść spać, a opalenizna się robi. Witam w czwartek rano, już po treningu z Moniką, także wskakuję pod prysznic i pod prysznicem zawsze myję też twarz. Tutaj mam akurat piankę i żel myjący z Biolawen i akurat tego dnia użyłam żelu z Biolawen. On jest bardzo fajny, delikatny i ma w składzie olej z pestek winogron. Nakładam dzisiaj też hennę do brwi. Postanowiłam odświeżyć sobie hennę, także rozrabiam tutaj delikatnie taką niewielką ilość i nakładam na brwi. U mnie dosłownie trzymam to chwilę, żeby nie było za mocno, natomiast ja lubię ten efekt, wiecie, takich zrobionych henną brwi i nakładam w tym czasie, kiedy czekam, aż one się zrobią, płatki z Petit Fe. Niestety już mi się kończą, jak to nagrywam voiceover, to wróciły, więc sobie zamówiłam, ale no byłam smutna, bo już zostały dosłownie ostatnie, także płatki działają pod okiem, a ja tutaj już zmywam hennę, widzicie, że już brewka
zrobiona, już widoczna, ładnie podkreślona i ja już wtedy po prostu ich nie maluję później przy makijażu, tylko gdzieś tam utrwalam. Jeśli chodzi o pielęgnację, to nakładam to serum ujędrniające na twarz, omijam tylko właśnie okolice oczu, tu gdzie są płatki. I niech to się wchłania, ja sobie piję kawkę, a następnie, kiedy to się wchłonie, to nakładam nawilżającą emulsję z CeraVe, ona też ma ceramidy, więc fajnie się sprawdza, ja w ogóle bardzo lubię ceramidy i szybko właśnie się wchłania, więc można później nałożyć krem z filtrem i mam wrażenie, że ładnie też regeneruje skórę, jeśli macie jakieś podrażnienia. Płatki zdjęte i tutaj mój ulubiony roller z Easy Cool Tools. Powiem Wam, że nic tak nie budzi jak ten schłodzony roller. Ja go trzymam w zamrażarce i właśnie jak już ta pielęgnacja trochę się wchłonie, to robię taki masaż twarzy. Możecie właśnie sobie też przyłożyć do oczu, czy jak jest gorąco, to nawet po prostu po ciele się schłodzić, ale on działa naprawdę świetnie na jakąś taką opuchliznę, jak macie właśnie spuchniętą twarz, opuchnięte oczy, czy po prostu chcecie się rozbudzić rano, to on zadziała świetnie. Polecam, naprawdę najlepszy roller do twarzy. No i na koniec krem z filtrem SPF Holika Holika. To i Skin 79 to są chyba moje dwa takie ulubione kremy z filtrem do twarzy, bo nie robią żadnych problemów. Kawusia i to tyle. Wieczorem jesteśmy już w Iławie, bo tego dnia jechaliśmy właśnie do Iławy, więc witam się z Wami już z innej łazienki. Zaczynamy demakijaż i tutaj mam olejek pieniący się do twarzy z CeraVe, więc tutaj szybciutki demakijaż. Naprawdę już chciałam zmyć ten make-up. No i ten pieniący się olejek do twarzy naprawdę świetnie zmywa make-up, bo jest właśnie takim połączeniem żelu i olejku. I jest to szybki demakijaż i skuteczny, naprawdę bardzo szybko i wszystko domywa, łącznie z tuszem do rzęs. Nakładam maseczkę z Isany, Exotic Party, nowość. I powiem Wam, że na początku nie mogłam jej dopasować, bo jest taka dosyć spora, ale naprawdę ładnie zadziałała na tej skórze, więc jeśli szukacie jakiejś takiej maseczki przed jakimś wyjściem, to mogę Wam polecić, bo wydaje mi się, że fajnie tą skórę odżywiła, nadała jej blasku, no i w ogóle jakoś tak ładnie mi skóra wyglądała następnego dnia. Także wpracowuję resztę produktu, żeby to się wszystko ładnie wchłonęło. Zostawiam na chwilę i później nakładam krem pod oczy. No powtarza się, ale chcę zużyć te produkty, które mam otwarte, a te kremy pod oczy mam już dosłownie na wykończeniu. Także wpracowuję krem pod oczy i na koniec nakładam ceramidowy krem Bogata Konsystencja z Basic Lab. I to tyle. On naprawdę świetnie sobie radzi, odżywia, regeneruje tą skórę i przywraca jej blask. Więc pielęgnacja gotowa, można iść spać. Piątek rano, witam się z Wami, jeszcze nie do końca obudzona, ale nakładamy pielęgnację, ponownie tonik z marki Uzdrowisko. No jestem nim naprawdę zachwycona i mam wrażenie, że ma on swój udział w tym, jak moja cera teraz wygląda. Następnie Isana, płatki pod oczy, które już Wam pokazywałam, fajnie się u mnie sprawdziły za pierwszym razem, więc zabrałam je na wyjazd, nakładam pod oczy, żeby tutaj wszystko zadziałało cuda. I następnie nakładam serum z witaminą C z Health Labs i tutaj już dosłownie ostatnie jakieś krople. Wpracowuję w skórę, no i właśnie tutaj widzicie, że mi się kończy. Nie byłam z tego powodu zadowolona, bo ten krem, znaczy to serum właściwie super mi się sprawdza. Zdejmuję płatki pod oczy i gdzieś tam resztki tej esencji jeszcze wprowadzam w skórę i na koniec tak naprawdę nakładam krem z filtrem. Nie zapominam o tym, tutaj może nie widać, ale zawsze zostawiam skórę, wiecie, na kilka minut, żeby te wszystkie kroki się wchłonęły, więc zanim nałożę krem z filtrem, to na przykład poprzedni krem zostawiam na 10 minut, żeby to wszystko miało czas się wchłonąć. Wieczorem witam się z Wami już po demakijażu. No mam wrażenie, że się powtarzam, ale tak to wygląda w tygodniu pielęgnacji. Widzicie podobne produkty, ale one się po prostu sprawdzają, więc krem ceramidowy naprawdę polecam kupić sobie, jeśli używacie na przykład retinalu. To u mnie on super się właśnie przy tym sprawdza, jest fajną taką bazą. No i właśnie tutaj to jest jakby ten sam wieczór. Po prostu zostawiłam krem z ceramidami do wchłonięcia i
teraz nakładam serum Sensu Mare z retinalem. I to właśnie zawsze nakładam na jakiś krem albo nakładam to serum i później nakładam jakiś fajny, konkretny krem nawilżający, na przykład ten z Basic Lab albo Physiogel. No i retinal u mnie się naprawdę fajnie sprawdza, także to tyle, niech działa cuda przez noc. W sobotę rano nakładam pielęgnację, tutaj oczywiście ulubiony tonik, resztka kremu Glow On z Health Labs, już tutaj naprawdę ostatnie krople kremu, można powiedzieć, wydobyłam, no ale naprawdę dobrze mi się sprawdziły te produkty i jeśli miałabym wrócić, to właśnie do tego kremu i serum z witaminą C. Nakładam teraz serum ceramidowe z Bielendy jako taką bazę tego dnia, jeśli chodzi o pielęgnację, bo później już pójdzie tylko krem z filtrem. Fajne jest to serum, więc jeśli szukacie, lubicie ceramidy, to polecam przetestować. Jak widzicie, już trochę go zużyłam, już powoli mi się kończy. No i właśnie wspomniany krem z filtrem na koniec. Wieczorem jesteśmy już w domu, przenosimy się z powrotem. No i zmywam makijaż olejkiem z Resi, bo lekko zwilżam dłonie wodą i biorę olejek. Powiem Wam, że to jest olejek, do którego mam ogromny sentyment, bo pamiętam, że jeszcze był w starym opakowaniu i miałam pierwszą moją płatną współpracę właśnie z testem tego olejku do demakijażu. Bardzo go lubię i ten zapach przenosi mnie do czasów, kiedy mieszkałam w Toruniu i zaczynałam swoje przygody z pielęgnacją naturalną. Super zmywa makijaż i naprawdę jest skuteczny. Domywam ten olejek żelem. Żel jest z Basic Lab, ten normalizujący, i następnie nakładam maseczkę. To są maseczki z Mary and May, takie w fajnym opakowaniu. To są akurat w wersji kolagenowej i one naprawdę są genialne. Mają różne wersje na stronie, hialuronowe, jeszcze tam chyba dwie czy trzy inne wersje. I zostawiam na 15-20 minut, zdejmuję, wpracowuję resztę tej esencji i jak chwilę przeschnie, to dokładam krem intensywny z Physiogel. Lubię tak czasami właśnie konkretnie zadziałać na moją skórę, zwłaszcza, że poprzedniego dnia był retinal i dbałam po prostu o to, żeby, wiecie, nie było jakiegoś przesuszenia, wysypów i tak dalej. No widzę też, czego ta skóra potrzebuje. Jeśli chodzi o niedzielę, to tutaj nie nakładałam makijażu, był to taki domowy dzień, a właściwie balkonowy, ponieważ czytałam po prostu książkę na balkonie, no był to taki nasz luźny dzień domowy, także jedyne co zrobiłam, to umyłam rano twarz, nałożyłam tonik, a następnie krem z filtrem i dzisiaj użyłam filtrów z Basic Lab, do twarzy lekka emulsja ochronna, do której tak naprawdę wróciłam, bo już kiedyś używałam. Nie do końca wiem, czy to mi się sprawdza, czy mi się nie sprawdza. Oni mają i krem, i emulsję, i krem u mnie się nie sprawdza. Myślałam, że emulsja jest lepsza i swego czasu używałam, było w miarę, ale dla mnie jednak one zbyt bardzo bielą i potem zostają mimo wpracowania, dobrego wklepania, gdzieś tam takie, nie wiem jak to powiedzieć, tak zbiera się ten krem z filtrem, także na takie dni domowe czy plażowe tak, ale pod makijaż u mnie on nie bardzo. No i nakładam emulsję i ta emulsja z Basic Lab jak najbardziej, w sensie emulsja do ciała, jak najbardziej u mnie się dobrze sprawdziła. Pierwsze wrażenia na plus, szybko się rozprowadza, bardzo fajnie się wchłania, szybciej znika ten biały film ze skóry, szybciej to się po prostu wszystko wchłania, więc nakładam na ręce, ramiona. No i taki duecik u mnie, jeśli chodzi właśnie o kremy z filtrem tego dnia. No i można iść na balkon, czytać książkę. Wieczorem oczywiście trzeba było porządnie zmyć ten krem z filtrem z twarzy. Później nałożyłam tonik. No i jeśli chodzi o pielęgnację, to tutaj postawiłam na to serum ujędrniające. Jakoś fajnie się sprawdziło u mnie w ostatnim czasie, więc do niego wracam. Ono jest lekkie, szybko się wchłania, a działa, także czemu nie? I na to nakładam Dream Cream z Resi, bo czyli taki krem odżywczy i on pachnie, słuchajcie,
no po prostu przenosi mnie w czasie. Kolejny produkt Resibo, który przenosi mnie w czasie, ale no te zapachy kojarzą mi się po prostu z moimi początkami w pielęgnacji i wtedy też tej marki w sumie zaczęłam używać. I to tyle, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o moją wieczorną, niedzielną pielęgnację. I to już tyle, jeśli chodzi o cały tydzień pielęgnacji. Jak widzicie, czasami się coś powtarza, czasami jest coś innego, ale tak też wygląda nasza pielęgnacja na co dzień. Nie ukrywam, że u mnie skuteczna pielęgnacja to jest też systematyczna pielęgnacja i powtarzanie pewnych kroków typu raz na kilka dni, czy raz w tygodniu peeling do twarzy, maseczki nawilżające, staram się regularnie stosować retinal i inne tego typu produkty, więc pamiętajcie, że może się tego wydawać ogólnie dużo w tym jednym filmie, natomiast jeśli podzielić to właśnie na poranną czy wieczorną pielęgnację, to tak naprawdę u mnie nie ma tego dużo, bo jest oczyszczanie, tonizacja. Zazwyczaj rano jest to coś nawilżającego, jakiś serum albo krem i potem SPF, a wieczorem albo jakaś maseczka, albo jakiś mocno nawilżający krem typu Basic Lab z ceramidami, czy Physiogel, krem pod oczy i to zazwyczaj tyle. Nie narzekam ostatnio jakoś bardzo na moją cerę, więc chyba to się u mnie sprawdza, bo ja miałam takie momenty, że miałam bardzo przesuszoną skórę, suche skórki, jakieś wypryski tutaj w okolicy żuchwy i tego wszystkiego się wyzbyłam. Staram się pilnować tego, czego moja skóra potrzebuje, czy było ostatnio jakieś złuszczanie, czy nie, czy był retinal, czy nie. No i oczywiście ochrona przeciwsłoneczna cały rok, ale w tym sezonie zwracam na to szczególną uwagę i testuję różne produkty właśnie z filtrami. Także mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło, bo nie ukrywam, że trzeba pamiętać o tym nagrywaniu. Jest to nie lada wyzwanie, żeby się nie zapomnieć szybko, nie zmyć makijażu. Bo wiecie, czasami po prostu jest takie, o kurczę, miałam to nagrać i muszę wrócić po kamerę. I dopiero zmywam makijaż i nakładam pielęgnację, także będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Czerwiec powoli dobiega końca, ale spokojnie, w lipcu filmy też będą. Tak sobie myślę, że może coś jeszcze w temacie pielęgnacji bym dla Was nagrała, może tym razem bardziej jakiś film z na przykład konkretnymi produktami, na przykład jakieś, nie wiem, top 5 czy top 10 jakichś konkretnych produktów. Dajcie znać, co Was interesuje w temacie pielęgnacji, bo jak wiecie, ja ten temat uwielbiam, więc chętnie dla Was coś nagram, a ja się już z Wami żegnam. Widzimy się niedługo, także do zobaczenia, buziaki, pa!